obchodzimy 105-lecie naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Poznańskiego. I z tej okazji robimy Uniwersytetowi niezwykły prezent, obdarowując społeczność uniwersytecką, ale także społeczność Poznania i Wielkopolski, budynkiem, w którym mieści się Wielkopolska Biblioteka Prawnicza, odrestaurowanym, zmodernizowanym koszarowcem, który uzyskał nazwę Kolegium Rubrum. Bardzo mnie cieszy to, że ten projekt, bardzo trudny projekt rewitalizacji koszarowca na potrzeby Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza został sfinalizowany. Ten projekt ma 4-letnią historię od podpisania umowy, bo to rewitalizacja obiektu zabytkowego zawsze trudna, ale szczęśliwie udało się pokonać te wszystkie trudności. Projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej o wartości ponad 22 milionów złotych tego dofinansowania. Kolegium Rubrum będzie miało nową rolę. Oczywiście z jednej strony będzie to przestrzeń dla naszych pracowników, ale także zadbaliśmy o to, żeby była tutaj przestrzeń dla studentek i studentów, doktorantów i doktorantek. Znajdą się tutaj biura wydziału, biura kadry naukowej, ale idea także funkcjonowania wydziału jest taka, aby otwierać się na zewnątrz. Żeby było to centrum także, w którym będziemy krzewić wiedzę prawniczą oraz prawną. Jedną z takich inicjatyw, z której nie ukrywam, nieskromnie jestem bardzo dumny, to Wielkopolska Biblioteka Prawnicza, która jest najlepszą biblioteką i największą biblioteką w regionie, a także realizujemy misję społeczną polegającą na tym, że będzie tutaj mieściło się także Biuro Kliniki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji. Świadczymy pro publico bono pomoc prawną osobom, które taką potrzebę mają, a jednocześnie nie stać ich na profesjonalną pomoc prawną i rozwijamy od kilku lat także inicjatywę mediacji przy Wydziale Prawa i Administracji, ponieważ Centrum Mediacji także będzie mieściło się w tym naszym budynku.